punkt, o punkt 24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015. Czy jest już z nami pani naczelnik, czy pan członek zarządu przedstawi? Proszę panią Barbarę Robak o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok 2014-2015 wynika z artykułu 5a ustęp 4 ustawy o systemie oświaty. Szczegółowe informacje państwo otrzymali. Ja powiem, skupię się na kilku danych ważnych zarówno z punktu widzenia budżetu powiatu, dlatego że wydatki na oświatę to jest ponad 40% naszego budżetu powiatowego, jak i też wyników egzaminów. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, na rok szkolny mają państwo przekazaną, była ona niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 1 977 000. Również jeżeli chodzi o dochody własne szkół, były one niższe o 262 000. Biorąc pod uwagę rok poprzedni, szkolny i obecny, ta różnica jest ponad 2 200 000 zł. No proszę, Szanowni Państwo, nie przeszkadzajmy sobie wzajemnie. Jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o ilość uczniów, jaka uczęszcza do naszych szkół, to w porównaniu do roku szkolnego 2013-14 i 2014-15 jest ona niższa o 182 osoby, a do naszych szkół uczęszcza 3552 uczniów oraz do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 179 uczniów. Jeżeli chodzi o wydatki, jakie ponosimy z budżetu na szkół niepublicznych, to wynoszą one 3 746 110 zł i były one wyższe o 830 403 zł w porównaniu do roku 2013/14. Jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, to spadła ona nam o 4 osoby. W tej chwili zatrudnionych mieliśmy 461 nauczycieli. Nauczyciele również doskonalili się zawodowo, szkolili. W sumie w roku szkolnym 2014-15 na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę ponad 84 000 zł. Jeżeli chodzi o pracowników obsługi, to stan zatrudnienia, biorąc pod uwagę wymiar etatu, kształtował się na poziomie 122 etatów 58 setnych i był niższy o 8 etatów niż w poprzednim roku szkolnym. Nasza młodzież uczestniczyła w licznych olimpiadach. Szanowni Państwo, naprawdę proszę jeszcze chwilę, bo to przeszkadzamy sobie wzajemnie, źle się nagrywa. 10 uczniów biorących udział w olimpiadach przedmiotowych zdobyło indeksy na wyższe uczelnie. Zdawalność egzaminów maturalnych w powiecie wśród tegorocznych absolwentów wyniosła średnio 82,16, a w kroju wyniosła na 81,55% i była wyższa niż w kraju. I na szczególną uwagę zasługuje wyższa zdawalność starego egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2014-15 niż w roku poprzednim. Również zdawalność nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie była wyższa w naszym powiecie niż w kraju. Na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego w 2015 roku na poziomie rozszerzonym w pierwszym i drugim liceum, które są wyższe od średniej krajowej. Myślę, że jeżeli państwo radni mają jeszcze jakieś pytania, bo w informacji jest bardzo szczegółowo określone zarówno wydatki, jakie były poniesione na prace remontowe w szkołach, egzaminy, zdawalność tych egzaminów. Państwo mieli możliwość zapoznania się z tym. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Widzę pan radny, panie Wędrzynowski się zgłasza. Proszę bardzo. Pytań nie ma, panie przewodniczący, tylko chciałbym tutaj państwu radnym powiedzieć, że to ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, to było się wtorek, było nieco dłuższe i tam radni mogli, że tak powiem, dopytywać w kwestii informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
i dopytywali. Także wszystkie pytania, jakie, że tak powiem, się pojawiły, pojawiły się właśnie na komisji. Dziękuję bardzo za trafne podsumowanie. Zatem pytań nie widzę, dziękujemy bardzo.